Cześć, witam Was serdecznie. W podsumowaniu informacji na temat Dig Mars. Gra, no muszę powiedzieć, że pokazuje nam chyba, jak gry planszowe powinny być projektowane. Przede wszystkim bardzo prosta gra do wytłumaczenia. Naprawdę tych mechanizmów nie ma tu dużo. Nie trzeba 5 razy czytać instrukcji, żeby zacząć grać. Komukolwiek pokazujemy, siadamy i jesteśmy w stanie już tą rozgrywkę odbyć. Także o tym trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę duży plus tych akurat produkcji. No i podoba mi się ogólnie, jak ta gra wygląda, bo to jest to takie dosyć ciekawe, że powierzchnia Marsa właśnie na tej grze wygląda lepiej niż w wielu bardziej rozbudowanych grach, gdzie mamy jakąś planszę dokładnie pokazującą nam planetę, a tutaj macie kafelki i te stacje takie bardzo, bardzo proste, bo to są tylko i wyłącznie takie żetony, a widzicie, jak to wszystko jest surowe, jak fajnie wygląda i ma to taki swój malutki, fajny klimacik. Podobają mi się na pewno też te grafiki na technologii naszych stacji wydobywczych. Tutaj jest świetne takie wiertło. Naprawdę tu grafik nie ma tak dużo, ale to bardzo przyjemnie wygląda i fajnie się na to patrzy. A co pod powierzchnią Marsa? Pod powierzchnią Marsa z kolei są kafelki z wieloma różnymi unikalnymi w sumie grafikami. Naprawdę kawał dobrej roboty z wykonaniem tej gry pod tym względem. Że to z jednej strony jest właśnie surowe, a z drugiej strony jest po prostu piękne i to fajnie oddaje takie wrażenie, że wykopujemy, oglądamy co dostaliśmy, naprawdę cieszy oko, także to jest bardzo, bardzo fajne w tej grze. Jeżeli chodzi o takie nasze uwagi, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to wydaje mi się, że jednak ta gra zdecydowanie lepiej działa w większym gronie niż w mniejszym. W grze dwuosobowej, jak widzieliście na przykładowej rozgrywce, całkiem fajnie wygląda ten system podbierania, powiedzmy podłączania się do wykopalisk innego gracza. Ale wiadomo, że tutaj nie ma aż tego tak dużo i to nie jest zawsze tak opłacalne, jak w grze moim zdaniem właśnie czteroosobowej, gdzie naprawdę co chwilę dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś komuś stawia stację, idzie na jego pole, przesuwa jego pionek poprzez specjalne jakieś akcje. Co chwilę musimy się dzielić właśnie dochodami z osobą na naszym polu. Co w grze dwuosobowej jednak jest to dużo takie prostsze, bo czasami może się zdarzyć sytuacja, że jeden z graczy po jednej stronie planszy sobie coś tam robi swoje wykopaliska, druga osoba po drugiej stronie, no i tej interakcji może być stosunkowo mało. Także jeżeli byście się zastanawiali, w jakim składzie powinniście w to grać, jednak polecam, czym więcej, tym lepiej akurat, jeżeli chodzi o tą pozycję. Podoba mi się w tej rozgrywce system właśnie rozwoju naszej technologii, bo z jednej strony możemy prawie że olać całkowicie rozwój i po prostu podłączać się do innych graczy i wydobywać, bo to też niesie ze sobą wydatki w postaci właśnie wydawania punktów zwycięstwa, także ciągle zastanawiamy się, czy warto wydać tyle, ile to jest warte tak naprawdę, że sobie podniosę tę technologię, ile w ciągu gry na tym zarobię. Czy to jest odpowiedni moment, żeby to zrobić, bo na początku gry pewnie jest lepiej wydawać, a na końcu gry może lepiej w ogóle nie wydawać, tylko iść właśnie do ilości punktów zwycięstwa, które da mi zwycięstwo. Także jak na taką prostą i w sumie stosunkowo małą grę, to tutaj wyborów taktycznych jest dosyć dużo moim zdaniem, to jest na pewno bardzo fajne. Czy tą grę jakoś tak na dłuższą metę bym zarekomendował? Ciężko powiedzieć tak na dobrą sprawę. Jestem taki trochę zmieszany, bo z jednej strony jest bardzo przyjemna w graniu i naprawdę nawet koleżanka Emilka, która nie za bardzo lubi tego typu klimaty, science fiction, jakiegoś kosmosu i tak dalej, po rozgrywce powiedziała, że dobra, dawajcie jeszcze raz składamy, jeszcze raz gramy. No to widzicie, że jest tutaj trochę takiej mechaniki, która fajnie zachęca do kolejnej próby, bo to jest szybkie, fajne, przyjemne. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy ilość tych kafli i ilość właśnie możliwości, ta właśnie prostota, która też jest plusem tej gry, nie sprawi trochę, że ona po iluś tam rozgrywkach będzie troszkę powtarzalna, troszkę będziemy czuli znużenie. Nie wiem, ciężko mi to sprawdzić, bo gra nie jest moja, tylko właśnie na potrzeby recenzji została mi dostarczona. Także no nie wiem, ja chyba w swojej kolekcji jednak tej gry bym pewnie nie potrzebował, ale jeżeli będzie możliwość, żeby w nią po prostu zagrać jakoś okazjonalnie raz na jakiś czas, to myślę, że bardzo chętnie, bo bawię się przy tym fajnie. To jest takie fajne, szybkie, przyjemne, już się powtarzam, więc już powoli będę kończył, ale eksploracja Marsa akurat w tym wydaniu mi naprawdę pasuje, także jeżeli przykładowa rozgrywka wam się spodobała, to powinniście moim zdaniem tą grę sprawdzić. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Cześć.